Chcieliście prawdziwą Changshę? Chcieliście prawdziwe Chiny? Tutaj macie. Miasto jest piękne, błyszczące, wieżowce, skyscrapers i wszystko. A tutaj jestem zaledwie może 2 km od głównego mostu w mieście, a zobaczcie, już jaka tutaj jest ruina. Ulice. No nie ma ulic. Budynki tam się walą. Tu niby jakieś sklepy, ale wszystko pozamykane. Ludzie tam na dole są takie właśnie łódki, w których są też domki. Ludzie tam mieszkają. Trudnią się rybołówstwem. Raczej tutaj nie ma pól, nie widziałem, może tam gdzieś dalej. No tak o, słabo. Znajomi mówili mi, że właśnie ta przepaść między bogatymi a biednymi w Chinach jest bardzo duża i cały czas rośnie. Tak jak się wyjedzie poza miasto i poza te tereny, które są typowo turystyczne, to widać to. Zresztą wystarczy wyjechać z każdego miasta na obrzeża i zobaczyć, jak ludzie żyją. To straszne jest. Tam pan niesie coś, taki typowy sposób, przez barki ma narzucone bambusowy pręt i podwiązane to wszystko. No, także ludzie sobie muszą jakoś radzić, nie wszyscy są bogaci, większość nie jest, a ci co są, to nie myślą o tych biednych. Niestety taka jest rzeczywistość chińska.